Hej, witam Was na kanale Azjatycki Cukier. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić te oto dziwnie wyglądające narzędzia. Może niektórzy z Was już wiedzą, co to jest, ale dla tych, którzy widzą je po raz pierwszy, to są takie widełki, spinki, wsówki. Nie wiem, jaka jest dobra nazwa na coś takiego. W każdym razie służy to do zaplatania takiego bardzo delikatnego warkocza kłosa, tak bym to określiła. Efekt wygląda mniej więcej w ten sposób. I można go stworzyć za pomocą tych narzędzi. I chciałam Wam je przedstawić, ponieważ zauważyłam, że ostatnio coraz łatwiej je kupić. Pojawiają się właśnie w różnych serwisach internetowych do kupienia za bardzo niewielkie pieniądze. Ale to, co mnie niezmiernie bawi, to że nawet osoby, które je sprzedają, tak samo jak osoby, które je kupują, nie mają zielonego pojęcia, jak z nich korzystać, ponieważ instrukcja, która jest do nich dołączona, jest beznadziejna. Naprawdę nie da się na jej podstawie niczego wymyślić, dlatego chciałabym dzisiaj pokazać, jak skorzystać z tego narzędzia, jaki efekt można osiągnąć. Jak tylko załapiecie technikę, na czym polega, zobaczycie, że ona jest naprawdę, naprawdę prosta i można nią całkiem sporo osiągnąć i można modyfikować na różne sposoby. Także myślę, że warto znać tą technikę, jeżeli planujecie właśnie zakup takich narzędzi, a nawet jeśli nie planujecie zakupu, to zapraszam Was do praktycznej części tego filmiku, gdzie zobaczycie, jak to dokładnie wygląda. Od razu mówię, że ja nie będę pokazywać, jak ich używać na swoich włosach, ponieważ wróciłam do mojego naturalnego, ciemnego koloru i z doświadczenia wiem, że na tym kolorze włosów po prostu nic nie widać. Ja tutaj mogę mieć najpiękniejsze warkocze i tak dalej i nic nie będzie widać. Dlatego sięgniemy po pomoc w postaci takiej właśnie. Więc pokażę Wam, jak używać tego narzędzia. Będziemy używać dużej wersji, ponieważ małą będzie Wam trudniej zobaczyć, więc po prostu, żebyście lepiej mogły zobaczyć, jak to działa, użyję dużej wersji, chociaż wydaje mi się, że mniejsza daje ładniejszy efekt. A w każdym razie technika jest zawsze taka sama, obojętnie czy chcecie zrobić ten taki pseudo-warkocz, bardziej z boku głowy, z tyłu, jakkolwiek chcecie, technika jest zawsze, zawsze taka sama. I zaczynamy od wzięcia jednego kosmyka wolnej wielkości. To jest tylko kosmyk, którego używamy, żeby zainstalować to narzędzie. I robimy to w ten sposób, że bierzemy tą pętelkę, do której przyczepiony jest ten ogonek, przekładamy przez nią i potem jakby owijamy dookoła tak, żeby ten pierwszy kosmyk był właśnie jakby przewleczony przez wszystkie tutaj warstwy. Drugi krok, bierzemy kolejny kosmyk ze strony tej takiej pustej pętelki, przekładamy i przytrzymujemy je razem. I teraz bierzemy kolejny kosmyk z drugiej strony. Ten kosmyk może być trochę grubszy, taki, żeby był bardziej wyrazisty efekt, to właśnie warto, żeby ten kosmyk, który będziecie brać z tej strony, był trochę większej objętości. Teraz jest krok, który mi było bardzo ciężko na początku zrozumieć, o co chodzi. W każdym razie trzymamy ten trzeci kosmyk. On jest tak jakby po zewnętrznej stronie, jest ze strony tego ogonka tutaj. Zadzieramy go do góry i przekładamy go jakby z tyłu, za tą spinką. On musi trafić za te trzy wypustki tutaj. I kiedy już go przełożycie, to wtedy wciskacie go w tą przerwę. Wciskacie go tu, w ten sposób. I przytrzymujecie dalej. W sensie nie trzeba, szczerze mówiąc, przytrzymywać, ponieważ włosy będą się tam trzymać tak czy siak. Co teraz robimy? Można te widełki trochę przesunąć w dół. Bierzemy znowu kolejny kosmyk jakby ze strony przeciwnej do tej, z której przed chwilą wzięliśmy ten większy kosmyk. Przekładamy go znowu przez tą pętlę tutaj i powtarzamy proces, czyli bierzemy z tej strony włosy i przekładamy. To jest łatwiejsze, kiedy nie korzystacie z peruki, ponieważ włosy w perukach mają to do siebie, że one się same do siebie przytulają, przyklejają i łatwo się plączą. Także przekładamy i kontynuujemy w ten sposób właśnie. To można, jak się już tak dobrze wyczuje ten proces, to można naprawdę robić nawet bez zaglądania, co się robi. Oczywiście włosy naturalnie są troszeczkę bardziej miękkie, więc nie robią się tutaj te dziwne zawijasy, ale
bardzo prosty proces i w zależności od tego, jakie proporcje kosmyków będziecie dobierać, czy będziecie je brać równej wielkości, czy będziecie brać duże, czy małe, zawsze efekt jest trochę inny, także możliwości są prawie że nieskończone, jeżeli chodzi o ilość fryzur, które można zrobić. A wszystko po prostu zależy od preferencji też, na co wasze włosy będą chciały się zgodzić. Czujecie, że wasze dzieło jest już gotowe, że zużyłyście tyle włosów, ile chcecie. Oczywiście można wziąć wszystkie włosy, można wziąć część włosów. Pozostaje tylko wyplątanie tych widełek i to jest wbrew pozorom bardzo, bardzo łatwe, ponieważ wystarczy odblokować kosmyki, które są w środku i te widełki same wyjdą z włosów. No i mamy tutaj właśnie taki podstawowy jakby kłos, warkocz, nie wiem do końca jak to nazwać, ale tak się prezentuje. I tak jak wspominałam, można to zrobić z boku głowy, można dobierać różne wielkości kosmyków, ale taki mniej więcej efekt się uzyskuje. I prawda jest też taka, że on jest dość dobrze tam zamotany w środku, także nawet jak się puści włosy, one się nie rozpadną automatycznie, a tylko właśnie można je powpinać jakoś też fantazyjnie, można zebrać tutaj kucyk i wykończyć tą fryzurę w dowolny sposób i ona się wcale tak łatwo nie rozpadnie. Także samego tego kłosa tutaj nie trzeba zabezpieczać niczym. Nie trzeba używać dodatkowych wsuwek ani nic z tych rzeczy. Okej, tyle jeśli chodzi o część praktyczną. Mam nadzieję, że zgodzicie się ze mną, że sposób jest dość łatwy, a efekt całkiem przyjemny. Jeżeli będziecie miały szansę nabyć coś takiego, to polecam nabywać tylko i wyłącznie za niewielkie pieniądze. To jest naprawdę tylko i wyłącznie kawałek plastiku, nie wart więcej niż kilka złotych. Ja bym inwestowała w mniejszą wersję, ponieważ można nią zrobić zarówno taki właśnie duży kok z tyłu, jak i bardzo ładne kłosy po bokach głowy. Tą dużą wersją nie do końca ładnie wychodzą te z boku, ale właśnie mała jest całkiem. Mam nadzieję, że ten filmik jest dla was w jakikolwiek sposób przydatny. Może jest sposób na osiągnięcie dokładnie tego samego efektu, bez żadnych dodatkowych narzędzi. Ale chciałabym je przedstawić tak czy siak właśnie jako ciekawostkę z Azji. Oryginalnie ten produkt przywędrował z Japonii, ale wiem, że jest masowo produkowany w Chinach. I to tyle, co miałam wam dzisiaj do powiedzenia. Do zobaczenia wkrótce. Pa!